Jaka jest rola jej w tym spektaklu? Czy ona jest inna niż w powieści? Jak to wygląda? Myślę, że będzie inna niż w powieści. Jest inna niż w powieści. W ogóle gram w dwóch częściach. W Nawłoci i Wiatr od wschodu. Właściwie ta trzecia część jest dla nas, traktujemy ją bardziej jako oburzonych. I Karolinę, ponieważ jest tu mnóstwo nawiązań do współczesności. Dlatego tego Karolinę potraktowaliśmy. Karolina pochodzi z Ukrainy. Straciła w 19 roku, Ukraina została wchłonięta przez Rosję. Dlatego Karolina została pozbawiona rodziny, bliskich, swojego domu, majątku. Jest osobą wykształconą i przede wszystkim ojczyzny, co jest ważnym tematem też dzisiaj w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie. Dlatego staraliśmy się stworzyć jakąś paralelę do tego, co się dzieje i wzbogacić ją o te doświadczenia teraz tych osób. Ponieważ cała ta postać jest budowana z takich skrawków współczesności również od tego, powiedzmy, 19 roku mniej więcej. Jest dołączony monolog o wielkim głodzie na Ukrainie. Jako może niedokładnie jej doświadczenie też ciekawa kwestia osób będących na emigracji, na przykład, którzy nie mogą na bieżąco przeżywać tego, co dzieje się na Ukrainie. Bardzo dużo się teraz o niej mówi, ale wydaje mi się, i to jest taka dla mnie szansa ogromna jako aktorki, że tutaj w tym spektaklu mogę coś powiedzieć i dać od siebie w tej sprawie dzisiejszej. I istotna też jest dla mnie bardzo cudowna praca z Mikołajem Mikołajczykiem, choreografem, z którym stworzyliśmy, to oczywiście Państwo będziecie oceniać, ale dla mnie stworzenie Kozaka, który Żeromskiego w oryginale Karolina tańczy razem z Baryką. Tutaj tańczy go sama i jest to z jednej strony ogromne wyznanie miłości do Baryki, które, bo wiadomo, oczywiście jest też wątek miłosny i on jest ważny i ogromny, ale też jest to takie wyznanie utraty swojej ojczyzny, utraty tego, co najważniejsze. Więc myślę, że ten problem jest znacznie bardziej skomplikowany i głębszy. I ma swoją kontynuację w tej części trzeciej, kiedy też pojawiam się jako Ukrainka, która tym razem stara się o uzyskanie wizy, polskiej wizy, żeby przyjechać sobie tutaj. I okazuje się, że nie jest to takie proste, że no nie jest to takie proste. Czyli z tego, co Pani mówi, można mieć wrażenie, że ta Pani jako postać zajmuje stanowisko wobec współczesnej sytuacji. Tak jest również, spektakl zajmuje jakieś stanowisko, czy ten język spektaklu ma być bardziej uniwersalny, czy konkretny, skierowany do sytuacji, która jest. Myślę, że jest bardziej skierowany do konkretnej tutaj sytuacji. Mhm. To znaczy uniwersalny, być może jest to uniwersalny, jest problem tak naprawdę, to, że nie uczymy się na swoich błędach, to, że te błędy powtarzamy, my jako ludzie, ale także my jako politycy, że nic się tak naprawdę nie zmienia. Rozmawiamy o tym, a być może za chwilę będziemy mieli trzecią wojnę światową, nie chcę się absolutnie a propos tego tematu uśmiechać, ani nie chcę powtarzać jakichś frazesów, ale są te tematy naprawdę trudne, więc jeżeli tutaj się Żeromski jest powieścią polityczną, więc nie możemy tej polityki absolutnie tutaj uniknąć w tym spektaklu. Ona musi mieć miejsce. Tak samo nawet, jeżeli mówimy o tych mniejszych postaciach, o ich małym życiu. Myślę, że chyba nie mogę się oczywiście wypowiadać za reżysera, ale jest to jakiś głos w sprawie. Jakiś konkretny głos. Jak się gra Karolinie, Ukraińce, przy Cezarym Baryce, który jakby tę swoją tożsamość próbuje dopiero określić? Myślę, że to ich zbliża bardzo. Myślę, że utrata ojczyzny jakiejś, on tak naprawdę czuje się obcy w Polsce. On nie marzył o tej Polsce. O Polsce marzyła jego matka, o powrocie do Polski. To było ogromne marzenie. Marzenie jego ojca, który mówił o tych szklanych domach. On to poznaje, to jest obca materia dla niego i w tym sensie, że Karolina też czuje się tutaj obca, jest wykorzystywana, jest teraz właściwie służącą pomocą domową jakąś, to ich może zbliżyć, to stwarza przestrzeń na możliwość porozumienia się. Natomiast rzeczywiście ich stanowiska są jednak trochę inne. Jego pragnienia, jego... Karolina bardziej dąży właśnie do tej rewolucji, chciałaby poznać, chciałaby doświadczyć, bo nigdy nie była na wojnie. Ona akurat wtedy, kiedy moment stracenia ojczyzny, rodziny, ona wtedy była w Polsce. Już w tej Polsce pozostała, nie była w tym momencie tam na miejscu. Natomiast on wszystkiego doświadczył, dlatego jest dla niej takim
takim głosem z tamtej strony. Pani powiedziała, że mam nadzieję, że tak się nie zdarzy, że wybuchnie wojna, albo trzecia, no, albo użyłam jakaś wielkich gdzieś słów, niemniej jednak też zadawaliśmy sobie tutaj to pytanie, rozmawiamy o tym, dlatego pozwoliłam sobie też. No właśnie, właśnie, ale ja właśnie chcę do tego nawiązać. Widzę, że w przypadku Piotra Biedronia, jak i również pani, pewnego rodzaju poruszenie, które jest w rozmowach z wami, wynika również z tego, że was problem poruszył, nie tylko spektakl, być może nie tylko forma pracy i tak dalej, przygotowania do roli, tylko wzbudził u was jakieś refleksje. Ja specjalnie nawiązuję do tej trzeciej wojny, dlatego że podczas jednej z ostatnich rozmów z młodzieżą na pytanie, co by zrobili, gdyby wybuchła wojna, to prawie wszyscy powiedzieli, żeby uciekali do krajów neutralnych. A tutaj z tego, co pani powiedziała, choć niespecjalnie poza dwoma krajami nie umieli powiedzieć, co to są za kraje, tak? Ale to jest ciekawe, dlatego że ja znam z kolei też młode osoby, które mówią, z Ukrainy akurat pochodzą i nie są w stanie opuścić tej Ukrainy, ponieważ tam jest ich rodzina, oni chcą walczyć. Czyli są osoby, które chcą pozostać tutaj. Nie ma, w takim wypadku nie ma neutralnego państwa. Istnieje coś takiego jednak jak patriotyzm. To jest dla mnie też ciekawe, ale to jest interesujące też, co pani mówi, że są osoby, które chciałyby uciec. Poza tym, jak ta wojna miałaby wyglądać? Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale może to będzie wojna gospodarcza, może już trwa, może o tym lepiej na pewno wypowiedzą się politycy, którzy siedzą w tym. Jest to dla pani ważny spektakl z tego powodu, że włączona jest do tego ideologia, czy no, ideologia, może wartości kraju, który graniczy tak z Polską? Dzięki temu jest to dla mnie ważny spektakl. Tak, mogę jakiś swój osobisty głos oddać w jakiejś sprawie, w sprawie Ukrainy tutaj, dokładnie w sprawie Ukrainy. I że mogę to jakoś przeżyć i że dzięki temu zbliżyłam się do tego problemu i starałam się go lepiej zrozumieć. W ten sposób jest, z tego względu jest dla mnie ważne. I ważne jest dla mnie również z powodu tego kozaka, który mam nadzieję, no zobaczymy jak Państwo to odbiorą, ale że jest takim emocjonalnym przeżyciem. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję.